Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w domu Kazimierza Karwota w byłym województwie olsztyńskim na granicy kujawsko-pomorskiego i Warmii, Mazur, w bardzo ciekawym miejscu ekologicznym. I może proszę, no zaczniemy od tej ekologii. Co tutaj masz w swojej zagrodzie? No tutaj w tej zagrodzie jest wszystko stworzone na poziomie ekologii, co można, natomiast od państwa tylko jest wywóz śmieci. Reszta wszystko jest swoje. Wszystko własne, czyli jest samowystarczalne, łącznie z prądem. Tak. I mało tego, sprzedajesz prąd państwu. Tak, tak. Elektrownia ma 10 kW moc produkcyjną, co pół roku jest rozliczenie. Zaczęła być podłączona początek listopada 2013. No i teraz prąd jest za darmo, nie płaci się za prąd. Różnica tam rozliczenia i to wszystko. No. Woda z własnej studni. Woda z własnej studni głębinowej. Oprócz tego własne rybki. No to rybki są tak przyjaciółmi. Dla ozdoby. Dla ozdoby. I dla swoich przyjaciół też pieczesz. Tak, ekologiczne. Wszystko się przetwarza, a więc piecze się chleb. W kurniku są kury, zielone nóżki, jeszcze inne takie prastare araukany, brakli i tam. Tego jest trochę. No, które noszą na przykład zielone jajka, czekoladowe skorupki mają. Różne. To na Wielkanoc, inne pory roku sezonowo, inne kolorki. Cały czas noszą takie normalne, prawda? Są zielone skorupki mają i takie czekoladowe. No i tak to. Tutaj jest, mamy 10 arów warzywnika, jest pasieka, 15 uli jest, no i to wszystko się przetwarza, teraz w suszarni się suszą pomidory ziołami dla gości, dla którzy zamawiają i tak. A teraz no, można by nazwać, że jesteś rolnikiem, natomiast wcześniej nie byłeś rolnikiem. To powiedz może swoją historię, co było na początku? Na początku było tak, że dlaczego to zostało stworzone też, prawda, bo żeby też tu pomóc osobom, które się rozwijają duchowo, to trzeba stworzyć miejsce, prawda, to powinien być komfort, powinno nie być prądu tutaj na sufitach, a więc prąd jest z boku. Byłby przepływ energetyczny, prawda? Prana, żeby płynęła właściwie, jon ujemny, prawda? Jest nośnikiem prany. I wtedy, żeby to było zharmonizowane, to zostało to tak przeze mnie projektowane i zgrane i wybudowane w ten sposób, prawda? Nie ma tutaj, nie stosuje się żadnej chemii, nie ma steropianu w ścianach, tylko cegła i naturalne drzewo, wszystko. Wszystko jest woskowane woskiem naturalnie. I przez to tak, to zostało stworzone. Dobrze, ale wróćmy może do historii twojej, dawno, dawno temu. Bo teraz masz 64 lata. Wyglądasz na ciut mniej. Mieszkałeś kiedyś w Rybniku. No, byłem ratownikiem i pracowałem w kopalni jako górnik. W 93 skończyłem pracę. No i zacząłem się tak rozwijać bardzo szybko, a jestem człowiekiem, który mocno podejmuje decyzje, ma mocną ziemię i wiem, czego chce, więc jak miałem to poukładane, w 93, 20 maja wziąłem torbę i wyjechałem i przyjechałem tutaj. 15 km stąd, gdzie mieszkam, a co mnie tu ściągnęło? Po prostu ja już na południu w Rybniku ściągałem orki z ziarną, miałem taki młyn, piekłem chleb dla przyjaciół tam trochę. No i w końcu mnie tutaj mój przyjaciel serdeczny, który jest, rozwinął tą ekologię, prawda, w Polsce, Mietek Bawalski, przyjedź tu, prawda, w końcu. No to, no i się tak zaczęło. I ze względu na to, że w późniejszym czasie zaproponował mi dyrektor parku pracę jako strażnik. No i więc z pasieką przyjechałem, tu pasiekę kupił park i ja tutaj opiekowałem się tym wszystkim. Prowadziłem edukację, co to tam, dlaczego te pszczoły takie, co one tam robią, prawda. Złożyłem taki ul, który był pod szybą pleksji, bo ja byłem rzeźbiarzem, żeby dzieci mogły oglądać, co one tam naprawdę robią. I tak się zaczęło, prawda. I szukałem tutaj miejsca
I tutaj była taka stara chałupa, no i kupiłem, prawda, i tak się to wszystko rozwinęło. Mm-hmm. Dobrze, to odnośnie tego miejsca. Natomiast twoja ścieżka, no nazwijmy to duchowa, jak wyglądała? No tak, ja miałem bardzo trudną ścieżkę, bo o tym, co ja zamierzałem robić, wiedziały dwie osoby tylko. Mm-hmm. Prawda? I nikomu nie mówiłem, co będę robił. Natomiast mieszkałem, jak się to tak stało, to wszystko było tak poukładane. Mieszkałem normalnie w wynajętym budynku i właściciel mówi w 2000 roku na przełomie tak pierwszego, że chałupa jest sprzedana i trzeba się wyprowadzić za miesiąc. No dobrze, no to ja się łączę swoim jam jest, prawda? Słuchaj mnie, to myślam, co teraz, gdzie ja mam co robić, prawda? A jak wyjechałem z południa, to ja tutaj nic nie jadłem, ja tylko piłem soki, zioła, tłoczyłem różne, a później stworzyłem coś takiego. Taka buteleczka, później o niej powiem. No i w końcu, że nie dostałem przekaz, nie mam szukać. I w końcu przyszedł człowiek, zapukał do drzwi, powiedział, witam do tego, on ma taką starą chałupę, ja może ci wypożyczy. Pojechałem, powiedział gdzie, zobaczyłem to, taka ruina, ale dla mnie to było dobre. Na odludziu, przy lesie, więc to mi pasowało. Więc dostałem informację poprzez telefon, że Kamila będzie z Anglii w Warszawie, bo ja już nie jadłem, a nie wiedziałem, co z tym robić, bo jak ja przyjechałem tutaj na tę działkę, 15 km i z powrotem traciłem wagi 1,5 kilo. Nie mogłem tego ugryźć, tego tematu. Więc pojechałem do Warszawy, a jeszcze wcześniej miałem kłopoty ze zdrowiem. Nie powiem jakie. W związku z tym znalazłem się w WSW i zrobili mi tomografię komputerową odpłatnie, bo to trzeba było szybko zrobić. Okazało się, że na lewej ręce miałem taki coś okrągłego, a na prawej coś nie szło tego zbadać. Ja Kamili to mówię, a ona to mówi, to jest Kamila? Kamila w Anglii to jest pierwsza Polka, która w 99 przeszła na używanie prana. Okay. I ona była tutaj, Przechta ją ściągnął do Polski na warsztaty. No i wtedy ona powiedziała, słuchaj mnie, i to trwało chyba 2 miesiące, robię badania, patrzę, a z tej bombki się zrobił torbiel. Ona powiedziała, że jestem przygotowany do przejścia, bo ten torbiel powoduje płukanie nerki, jak nie wiesz pił. A na prawej ręce miałem antenę, według jej informacji, prawda, bo nie wiadomo było, co to jest po tej badaniu. No to dobra, no to ja dostałem tylko, bo jeszcze nie było tych książek od Jakmusena, ja dostałem tylko ksero o tym procesie. Ja z tego przyjąłem tylko 20 dni i nic nie pić, i nic więcej. I w zimie się przeprowadziłem do tego chałupy tam, wrzuciłem dużo drzewa i zacząłem, i zabiłem się, i tam siedzę. Jakmusen mówiła, że w zimie się tego nie robi. No a ja tam byłem w takich bardzo trudnych warunkach. Paliłem w takiej kozie, która tam teraz ogrzewa. No i tak to się zaczęło. I tam siedziałem. Miałem 2 kalendarze. Miałem zegarki 2. Wszystko się pomyliło. Straciłem świadomość w pewnym momencie. I nie wiedziałem, jak wyszedłem po paru miesiącach, wielki tydzień, do wsi, to wyglądałem bardzo cienko i wszyscy mi zbierali nogieniec. No i tak to potem. Natomiast jak wyszedłem, nie miałem rozeznania odnośnie rzeczywistości trzeciego wymiaru. Więc miałem halucynacje, miałem jakieś takie, proszę mówiąc, odchyły od normy. Przez to chodziłem jak pijany, prawda, i nie mogłem równowagi znaleźć, więc coś mi tu nie grało. Z powrotem tam i siedziałem tam jeszcze dłużej, aby dostawałem informacje odnośnie innych wymiarów, jaki to jest język,
jaka częstotliwość. Wiele analiz zrobiłem, przetwarzałem to i tak nauczyłem się wszystkiego po kolei. Wchodzenia w inne wymiary, co który wymiar jest, bo według mojego zdania to, żeby przejść aż do źródła, aż do esencji boskiej, bo wszystko jest fikcją, wszystko jest iluzją, to trzeba przez te schodki, przez te furtki przeskoczyć, prawda? A to nie jest takie proste. Bo tam czekają różne niebezpieczeństwa, jak sami wiecie. I ja do tego doszedłem. Zresztą w późniejszym czasie mnie rozpoznano, bo mam znak, prawda? Mam Tilaka. TTV. I jak mi tam powiedziano o mnie, prawda, no to tak trochę to zrozumiałem, że mnie się może nic stać, wydarzyć albo, prawda, przez to mam chroniony. Chciano mnie też zlikwidować, ale... Ale kto chciał? No... kto, no... Ludzie, można powiedzieć, prawda, o odpowiednich zdolnościach nie pozytywnych, nie będę wyjaśniał, bo to nie powinno się wymawiać. Znaczy, chodzi o czarną magię. Tak. No. I wtedy ja wytłumaczyłem, że ja niczego się nie boję, bo moje pole ma taki zasięg, albo taką częstotliwość, jak rozszczepienia jądrakomórki. A więc osoby, które chciały wejść w moje pole, po prostu miały kłopoty z świadomością. No, promieniowanie szkodzi tym cięższym energiom. Tak, i odbija się siłą większą, prawda? Po pewnym czasie uruchomiło się pole Merkaba, o którym nie wiedziałem. Paliły się żarówki, samochód nie chciał zapalić. Było dużo, dużo różnych takich dziwnych rzeczy. Rzeczy, które nie mogłem sobie wytłumaczyć. Więc zacząłem pracować nad swoim biopolem. Robiłem badania naukowe. Mam takie świadectwo odnośnie energii, odnośnie palca czy wszystkiego, prawda? Okazało się, że po tym przejściu uruchomił się torus, a o torus uruchomił Merkaba. Torus serca. Tak, tak, serca. W związku z tym nie ma czakr, nie ma systemu energetycznego, tego, który stworzyli ci, którzy nas kontrolują. A jaki to był moment, w którym te czakry zniknęły, ten system energetyczny? Przez tym przejściu, w tym pustelni. Czyli po tych kilku miesiącach... Po kilku miesiącach to się zmieniło. Przez to musiałem... To było tak, jakby był pustą butelką, prawda? I musiało to się wszystko zlać. Ja byłem bardzo słaby w tym czasie, bardzo cienki i no. I zacząłem to budować. To, co ty mówisz, jest nawet opisane w książce Żyjąc wśród himalajskich mistrzów. Niektórzy właśnie jogini, którzy tam już wyżej chcą ewoluować, to oni się w jaskini zamurowują na kilka miesięcy w ciemności. I tam tylko im tam przynoszą troszeczkę jedzenia od czasu do czasu i oni tam siedzą miesiącami. Także to jest no, to samo, co ty zrobiłeś widocznie tak no. Sam z siebie. No, ja nie wiedziałem, że to tak nastąpi, prawda? No. Bo poza moją już świadomością, że coś takiego wyniknie ze mną i będę takim człowiekiem, prawda? No, no i później doszedłeś do stanu takiego... Jak teraz, nie? Powiedzmy przez no, następne lata. No nie? Jeszcze nie tak. Jeszcze nie tak. No, w tym czasie zacząłem dostać informację w czasoprzestrzeni, mam budować dom. No ale tu była tylko rozebrane, było pusto, nic nie było. Nie miałem złotówki, prawda? I według tej informacji wszystko jest załatwione, wszystko jest gotowe. No dobra, no to zacząłem do firmy budowlanej, że chcę materiały na budowę. A jak się nazywa? Karwot Kazimierz. Karwot Kazimierz. W tym czasie, kiedy byłem w tej firmie, ogromny był obrót. Co było? Obrót. No. Obrót, prawda? Sprzedaż, tak. Tak, sprzedaż. No więc następnym razem, jak przyszedłem, to właściciel mnie zaprosił do pokoju, tam wodę, picie, tam i
I tam omawialiśmy bardzo długo ten temat, że ja muszę już, bo mam rower tylko, wie, ciemno. No i tak doszedłem do tego, że uruchomiło się bardzo dużo takich możliwości biznesowych. Przez to później to jest szeroki temat tam. Natomiast i wtedy zaczęła się budowa, i miałem telefonu. Joachim Werning z Poznania, który założył stronę, kupił mi telefon, prawda, numer sobie poszukałem, później po pewnym czasie go kupiłem i tam wszystko się poukładało. No i zaczęła się budowa. No i wybudowałem bez złotówki 21 dni pod dach stansurowy. A później tak się sytuacje potoczyły, że do końca roku spłaciłem całą chałupę, prawda. I dalej? I dalej mieszkałem już nie w tej pustelni, bo tam nie szło wytrzymać, tam wszystko chodziło. Na to, że jak to zrozumiałem, uruchomiła się bezwzględna, bezwarunkowa miłość. I miałem z tego tytułu kłopoty. I nie takie łatwe. Ze strony ciemnej? Nie, ze strony przyrody. Aha. Szczury, myszy, żmije, gady. Wszyscy cię chcieli. No, wszystko się pchało, prawda? Ale na to, że tam były dziury różne w tej chałupie, to ja miałem ubranka takie do miasta, gospodarza we wsi, a tam to... No. Więc musiałem się wynieść, byłem się w misja kaczka i wtedy już tam się to inaczej poukładało, ale tutaj, jak nie mieszkałem, jeszcze jeździłem na rowerze 15 km. Więc jak w lesie stanęła locha z małymi, to nie było mi wesoło, prawda? Ale te małe jeszcze do mnie tak troszkę leciały, a ja wysłałem takie światełko, dobrze, dobrze, kochane, idźcie sobie do mamy. Bo to nie jest takie, prawda? Jak pracowałem strażnikiem jako w parku, hodowałem sokoły przez państwo, na wolność był puszczałem. Przez to miałem takie zdolności paranormalne już, że mogłem kontakt nawiązać przez to. Te ptaki do dzisiaj mnie ciągną, to mam pióra, a tu to jest... Zdjęcie. Teraz w tym roku miałem kontakt taki troszkę. I tak to rozszyfrowałem, że uruchomiła się bezwzględna, bezwarunkowa miłość i zaczęło to, prawda, w ten sposób oddziaływać. Po badaniach zasięg mojego biopola 18-20 metrów było kiedyś, a 100 km zero. No więc przemieszczałem się ciałem fizycznym do tych 100 km. Czyli się bilokowałeś? Tak, no przemieszczałem się. Wręcz mogłem przejeść. Tak jak tutaj na tym zdjęciu chmury mnie prześwietlają akurat po ogniu. Natomiast następna przygoda wygląda na to, że w tym budynku jest kanał taki przejściowy, przez który według mojej informacji mogą, bo inne osoby po jakimś czasie dopiero powiedziały, że miały spotkanie, prawda? Że materializują się po prostu mistrzowie, jak to nazwać, nauczyciele. Według tej informacji to światło ma kolor chrystusowy. Tak to. Taki biało-fioletowy. Takie, na to była materializacja. Ale tu na tym zdjęciu kto jest? To jesteś ty? Czy... Nie, to nie jestem ja. No dobra. Ale powiedz mi odnośnie odżywiania praną. Na początku tylko piłeś? Piłem. Na początku byłem 2 lata asetą. Asetą. Ale to niedobre. Ja studiowałem psychologię, różne techniki psychologiczne, racjonalną terapię zachowania, behawioralne techniki, psychologię jeszcze inną i tam wszystko. Jak to zacząłem rozszyfrowywać, to aseta, u człowieka są 3 osoby. Więc ten jam jest to prawdziwy Bóg, istota boska, jest ego i wewnętrzne małe dziecko. I właśnie to wewnętrzne, poskromimy ego, ale wewnętrzne małe dziecko, to tak jak to małe dziecko chce polizać, prawda?
bo mamy kubki z makowe. Chcę po prostu próbować. A więc, jak ograniczymy to wewnętrzne moje dziecko, a to wewnętrzne moje dziecko widzi, prawda, ale ja nie mogę. Mhm. I zaczyna się nerwica żołądka. Według całej psychologii i wiedzy mojej, to błąd w całej sztuce, odżywienia praną. Mhm. Mogę, ale nie muszę. Mhm. Zero ograniczeń, prawda, że można, nie ma znaczenia co, jeżeli się wyjdzie na tę wibrację, kręcono przez Antka Przechty film dokumentalny z 4 kamerami w Warszawie bardzo wiele lat temu. Powiedziano, jakbym truciznę wziął, prawda? Mogę wziąć, nic mi nie będzie. Mhm. Ale po tej truciznie wytrąci mi się glinę po badaniach. Jako pozostałość po tym niewłaściwym. Mhm. Ale to jeszcze raz. Czyli powiedzmy, ktoś przechodzi na odżywianie praną, i powiedzmy, no parę miesięcy nie je. Czy należy zmuszać to swoje wewnętrzne dziecko do niejedzenia? Czy, nie. Czyli w jaki sposób, powiedzmy, oduczyć, oswoić to wewnętrzne dziecko? No można polizać sól. Aha, czyli po prostu go smakować. Jakby to smakuje, prawda? Dobrze, a przeszedłeś też na niepicie, tak? Nie piłem. Nie piłeś. I teraz co zastosowałeś, jaki proces, żeby przejść z niejedzenia na niepicie również? Też można. No wiem, że można, tylko... Teraz jest coś takiego. Wszystko, bo ja mogę cofnąć się w czasie, mhm. u siebie cofnąłem w czasie i wszystkie reinkarnacje prześwietliłem swoje, mhm. kim powiem co i jak. Jeżeli dana osoba przechodzi przejście, co sobie już wypracowała i jaki poziom prany światła, bieli światła, bo jest 9 bieli białego światła, wejdzie na taki poziom. A ten najwyższy poziom, to już go tu nie ma. To już znika stąd, z tego trzeciego wymiaru. Okej, okay, a na przykład czy nie ma przy tym dostosowania wibracji ciała do tych wyższych poziomów? Jest też. Jest, tak. No. Dobrze, to jeszcze raz pytanie. W jaki sposób przejść na niepicie? To nie jest takie proste. No, zgadza się. Ale można to zrobić. No. Ja bym mógł to zrobić, ale ja mam żonę i córkę. No i co w tym przeszkadza? To jakby że nie... one mają inne wibracje. Nie. Ja mam gospodarstwo rolne. Ja pracuję fizycznie. Mhm. Ja mogę przestać pić. Ja pracuję fizycznie. Prawda? Inni, którzy tu pracują, przyjeżdżają, padną. A ja nie muszę pić. Ja mam film nakręcony 10 metrów sześciennych buka, porąbają w jeden dzień i mają odcisku na palcach. No dobrze. To jeszcze raz wracamy do tego pytania. Jak nie jesz i nie pijesz, człowiek ma więcej siły niż gdyby jadł, oczywiście. No tak. No bo musi marnować energię na jedzenie, na trawienie. Na trawienie. Tak. Dobra, więc teraz jaki proces wewnętrzny trzeba przejść, żeby organizm sam zaczął produkować wodę? Trzeba uruchomić przystawkę i szyszynkę. No. Poprzez pracę nad techniką Kriya Jogi, no. Zantry i uruchomić przystawkę, żeby produkowała armitę. Jak armita by to produkowała, to wtedy nie trzeba pić. Armita jest wewnątrz, tam za podniebieniem. Nie, tu nie mają. Ona jest to jest synchronizacja. Mhm. To jest tak jak gniazdko do wtyczkę do gniazdka. I wtedy dopiero zacznie działać. I wtedy nie trzeba pić, nie trzeba jeść, nie trzeba... I się ma wszystko. Mhm. Dobra. U siebie tutaj prowadzisz procesy te 21-dniowe, czyli osoby, które chciałyby przejść na odżywianie praną, czy w ogóle zasmakować takiego procesu, mogą się z tobą skontaktować, tak. I powiedz coś na ten temat. No, jak osoby się ze mną skontaktują, to ja wszystko wiem o nich zaraz. Mhm. Robię sobie analizę, prześwietlę i
Jeżeli widzę, że mają pewien poziom i można im polecić, że trzeba się jeszcze to zrobić, tamto zrobić, tamto zrobić, to wtedy okej. Okay. I wtedy zaczynają. A jeżeli widzę, że to nie będzie, to nie przyjmuję. To jeszcze musi człowiek dojrzeć. Tak, dojrzeć. Jeszcze dodam, we wszystkich terapiach i we wszystkich sprawach duchowych, jeżeli chcemy się rozwijać, to trzeba zlikwidować pasożyty. No. A żeby zlikwidować pasożyty, to najprostszym sposobem lewatywa. No jasne, ja mam... oczyszczanie w ogóle jelita, tak. Tak. Non stop. Dziennie. Przez jaki czas? Co? Non stop. Non stop. Dobra. A teraz oprócz pasożytów jeszcze oczyszczamy wątrobę, nerki i inne organy. No, tak. W jaki sposób? No, tych technik jest trochę, ale jak wszyscy wiedzą, według Machowa wątroba jest organem, który jest filtrem, prawda? Ludzie cały czas wrzucają, ale jak, a w kartkę mają pod maską w samochodzie, prawda? I nie zapomnieć, kiedy to trzeba wymienić, prawda? Ten olej tak. I te filtry. A wątrobę, prawda, zostawia się przez to. Wątroba wszystko wyrzuca na zewnątrz. A później już, prawda, jest, ten stan zdrowia nie jest taki odpowiedni. Przez to trzeba oczyścić. Jest jedna taka technika, która jest bardzo dobra, jest długotrwała. Andreasa Morisa. Nie, nie tak? ja nie wiem. Ja tylko... Z tym olejem, picie olej. Nie, ale to też, a jeszcze inna. Natomiast na to, że my na swoich palcach mamy receptory wątrobowe. No. Według Cydoka szuka się, czarny pieprz bierze się i szuka się receptorów wątrobowych i tam się klei plastrem medycznym palce, wszystkie. Można to zdjąć godzinę tylko w ciągu doby, żeby coś porobić, bo to bardzo boli. Jak ten. A efektem jest, jak wątroba się czyści, że ten czarny pieprz będzie miękki. Natomiast robi się miksturę. Nie powiem dokładnie, ale trze się na tarce oczywiście poczyszczonej, oparzonej, tam wszystkie procedury. Cytryny i imbir. Do tego się dodaje syrop klonowy i cukier trzcinowy. To staje parę godzin, później się to przeciska przez sito albo przez jakąś maszynkę, przez coś i wtedy tą miksturę się bierze i pije się. Na to, że wątroba pracuje pierwszej w nocy, więc przetworzy ten cykl, tak jak się pije oliwę z cytryną o 13, żeby ona bardzo miała ciepło, żeby intensywnie pracowała. Imbir rozgrzewa też, prawda, więc daje możliwość oczyszczenia. Ale przy każdej terapii jest niewątpliwe, trzeba stosować lewatywę. Bo te brudy znowu Muszą wyjść. Tak. A czystka? Bo to jest kluczowa terapia. Tak, a czystka jest tak. Jak czystka produkuje enzymy. Żeby czystka była na 6 albo na 10 biegu, to trzeba jej dostarczyć enzymów. No to wiele ludzi, prawda, ja też zajmowałem, miałem kilka nowotworów czustki, prawda. Tutaj raz w roku ściągam takie osoby, które powychodziły z takich różnych opresji zdrowotnych. Natomiast był chłopak 24 lata, który miał z sobą komputer, co mu dawkował. Ja powiedziałem mu, ma zrobić kilka terapii, które ja mu zaleciłem. Później dałem mu dawkę 250% zapotrzebowania, co czystka potrzebuje na dobę, więcej. I wtedy czystka odżyła i przyjechał tutaj, przestał pić, czyli nie pił, nic nie jadł. Wszyscy go oglądali, kręcili głowami, pokazał badania, jaki był chory, teraz lekarze nie wiedzą, co zrobić.
A wyczyszczenie czustki, bo w czustce też się zbierają różne kamienie, nie? Tak, tak. No to to spowodowało wyleczenie, oczyszczenie? Oczyszczenie, natomiast jak sami wiecie, to są bardzo, popatrzcie sobie na własne życie, co stosujecie, jak macie kamień w czajniku. Prawda? Mhm. Nalejecie octu. I zagotujecie i kamień zniknie. Natomiast trzeba zawsze stosować rano łyżkę octu jabłkowego, ekologicznego. Mhm. To jest bardzo dobra metoda do oczyszczenia i pić zdrową wodę. Mhm. Prawda? Nerki? Jak pozbyć się kamieni? Nerki to jest też nerki. Nerkami jest jeszcze coś innego, na to, że najpierw muszą pracować dobrze nadnercza. Nadnercza transformują energię do ciała fizycznego i prawda, rozkładają. Jeżeli będzie blokada nerek, to miałem takie przypadki, że matka nie mogła urodzić. I ja tylko tak przyknąłem, analizę zrobiłem i okazało się, że dziecko ma, prawda, płód ma blokadę nerek, matka też, przez to wszystko jest dużo wody. Wtedy dostałem przekaz wiele lat temu, taką technikę, którą mogę w uzasadnionej potrzebie użyć, jeżeli zagrożenie życia jest uwarunkowane, prawda, to wtedy mogę pomóc. I to trwało sekundy. Urodziło się. Mhm. A uzdrawiasz też z raka. Byłeś w Stanach Zjednoczonych, nauczyłeś się czegoś. Ja byłem tutaj, najpierw Symonton był tutaj w Polsce i tak to się tutaj nawiązało. Później jeszcze z innymi lekarzami, którzy małżeństwo było, już nie pamiętam nazwisk, ale byli tam jego, też pracowali w klinice tam u niego, u Symontona. Przez to tak się ten temat rozwinął i nie wiem skąd, ale to tylko po prostu poprzez moje jam jest, poprzez światło, ja nie ignoruję w to, co zrobić tam w środku, komu jak pomóc. Ja nie wchodzę, bo według mojej oceny prana, której ja się karmię, ma swoją świadomość, tak. Ma swoją inteligencję. A moja świadomość za nisko stoi do tego, co przepływa przeze mnie. Przez to nie ignoruję. I tutaj polega sztuka w sztuce, prawda? Czyli w tym, żeby nie myśleć. Pusty umysł. Tak. Prawda? Przez to Kazimierz nie myśli. A gdy pomyśli, to co się dzieje? To się materializuje. Zawsze. Przeważnie. Przez to nie potrzeba mi mieć lub posiadać, bo mogę wszystko. A więc jestem wolny. Uwolniłem się od tego świata, prawda, wszystkich tych iluzji tego wszystkiego, bo jak wiesz, to jest nieprawdziwe, no to po co ci to nieprawdziwe? No. No to dlaczego na przykład tym się zajmujesz? To jest wiele lat temu. Jak nie było jeszcze olejków, które stosuje firma Young Living, zapytałem swojego jam jest, co zrobić, prawda, żeby sobie pomóc. No jak ja ciężko pracuję, to mnie siadają, prawda, brakuje mi magnezu, tam potas, takie różne. No ale skoro odżywiasz się praną, no to się tworzy. A tak, ale jak będę medytował, a jak będę pracował, to się eksploatuje i nie nadąża wszystko za mną, prawda, za moją pracą. Więc to są opisane 24 zioła, tłuczone na zimno. Tu jest wrotycz, który jest dzisiaj zakazany, prawda? Ja go suszę, to jest na pasożyty. Orzech czarny i pędy sosny. I to tutaj jest taka mikstura zrobiona, i to poprawek kloper. Natomiast dziwo, prawda, niektóre panie sobie... Panie Kazimierzu, mój pies ma nowotwór, trzeba go uśpić. Może pan coś poradzi? Dobra, no tam. Pani co, ja pani tam patrzę takie coś. To pani tam weźmie parę kropel do jedzenia. Kurde, piesek odżył.
a już był tam, prawda. No i tak się dzieją, takie różne przypadki. Też zajmowanie się końmi, stadninie, no, też poznałem system energetyczny konia, jak to wszystko wygląda, prawda. Koniarze mówią, ja 20 lat się tego uczę, a pan to, ja nic nie wiem. Ja tylko wciągam informacje, prawda, z czasu przestrzeni i widzę. No i tak, prawda, różne takie. Dobrze, no to dziękuję za piękny wykład o swojej historii i o tym, co tutaj się dzieje. No, ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich z miłością i światłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.